Halo? Jest tam kto? Marty? Melma? Gloria? Baba? To pewnie jest nasze nowe zoo. Mają coś skromną obsługę. Wiecie co? To na pewno jest zoo w San Diego. Wszyscy tu pewnie surfują, albo ćwiczą jogę, albo... Ej, chwila! To skrzynia Martiego! Musi gdzieś tu być. Albo pochłonął go ocean. Wybieram pierwszą opcję. Spróbuję znaleźć resztę. Może uda nam się czegoś dowiedzieć. Mango w sam raz nadają się do rzucania. Może przydadzą się do odstraszenia tych męczących natrętów. Jego są bardziej męczące od domowych.
Wreszcie z kimś można pogadać. Przepraszam, ja tylko... Chciałeś mnie podejść od tyłu i porwać moje drogocenne perły. Zgadza się, kocurze? Dobra, słuchaj. Rozumiem, że w San Diego macie zupełnie inne zwyczaje. Ale u mnie to nie jest podchodzenie od tyłu. I w moim zoo traktuje się mnie z szacunkiem. Ma rację. Tak, cieszę się, że ktoś mnie popiera. Słuchaj, muszę znaleźć moich przyjaciół. Nie widziałeś tu nowo przybyłych? Olbrzymów? Tak, widziałem ich. Pójdź teraz na plażę i przynieś mi 6 nowiutkich pereł do kolekcji. Wtedy pogadamy. Przynieś mi perły, wasza grzywiość. A mówili, że tu w San Diego to pomogą ci z uśmiechem na ustach. Znowu ty? Czego tu jeszcze szukasz? Wielkie dzięki! A teraz spadaj! Hej! Co z naszą umową? Miałeś powiedzieć, gdzie są moi przyjaciele. Może ich widziałem gdzieś przy wodospadzie. A teraz zmiataj stąd! Ale gorąco! Pewnie wysiadła klima. Trzeba to naprawić. Ty, Marty? Marty! Tu jestem! Pewnie mnie nie usłyszał. Muszę tam jakoś wejść. Wielka bestio, jak się... Przeklęte pyłki. Niełatwo jest być pszczołą z takimi problemami. Jak pszczoła może mieć katar sienny? Nieprzyjemna sprawa, prawda? Musimy zdobyć nektar, ale w pobliżu nie ma kwiatów. Widziałeś może jakieś? Kwiaty? Widziałem ich sporo w zoo. A może ty widziałeś zebrę, hipopotama i żyrafę? Też z katarem. Nie, kotku, ale mam propozycję. Jeśli zaprowadzisz 3 roje do kwiatów, wyślę jedną z moich robotnic na poszukiwania. Brzmi nieźle. Nareszcie znalazł się ktoś życzliwy. Słuchaj, moje pszczółki czasem dziwnie zachowują się przy obcych. Postaraj się znaleźć kwiaty w miarę szybko. Pokaż nam kwiaty. O,
Dobrze, że nie mam alergii. Wszędzie są kwiaty. Melman będzie miał problem. Hej, tu pływają takie małe rybki. Ach, dziękuję ci, koteczku. Jedna z moich robotnic widziała niedawno twoich przyjaciół przy tamtej ścieżce. Jego jest coś nie tak. Jeśli zjem tę roślinę, mój ryk będzie jeszcze mocniejszy. Przepraszam, nie widziałeś tu przebiegającej zebry? Ach tak, ten w paski! Tak, to on! Wiesz, gdzie może być? Nie mógł znaleźć czegoś, co nazywał recepcją. A potem wbiegł prędko do dżungli. Wyglądał, jakby się śpieszył. Nigdy go nie dogonię! Wiesz, gdybyś był mniejszy, mógłbym cię tam sam przetransportować. A tak będzie mi potrzebna pomoc. Jeśli popilnujesz moich grzybków, to przyprowadzę kolegów. Spoko! Słuchaj, widzisz te karaluchy? O tam? Jak tylko stąd odejdę, będą chciały ukraść moje cenne grzybki. Jeśli uratujesz moje grzyby przed kradzieżą, pomogę ci. Let's go.
mushroom. My 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 mushroom. Obdarzyć to zoo kredytem zaufania. Ale zmieniam zdanie, bo nie chcę miejsce jest do bani. Iść! Zaraz tu padnę! Thank you.
chciałem obdarzyć to zoo kredytem zaufania. Ale zmieniam zdanie! To miejsce jest wstrętne! To miejsce jest do bań. Takimi widokami. Makabra, czy co? Gdzie się podział Melman? Był tuż za nami! Alex! Marty! Gloria! Dotknęło mojej głowy! Chwila! Co dotknęło twojej głowy? Właściwie to nie wiem. Jest bardzo ciemno. Coś dotknęło. Jesteś taki jakby wysoki. O. Cicho. Słyszeliście to? Patrzcie tam.